Filieton pana Waldka. Cztery pory roku. Wielki tytuł nosi taki, Waldemar Warchoł, nasz stały słuchacz. Oto o czym dziś pan Waldek napisał. Witam, ale ten czas biegnie. Jeszcze wczoraj człowiek ganiał z kosiarką po trawniku, a dziś już szybywał cię skrobi i szukał łopaty do śniegu. Co lada dzień pewnie będzie potrzebna. A taka, ale taka kolej rzeczy. Wiosna, lato, jesień, zima i odnowa. Ale to dobrze, bo przynajmniej coś się zmienia, na coś się czeka. I zanim coś się zdąży znudzić, to już się to kończy. Pomyślcie, gdybyście mieszkali w takiej słonecznej Kalifornii i jeździli motocyklem. No dramat, cały rok można jeździć. Przecież by się znudził, a kiedy przy nim coś podłubać? W nocy. A cała płeć piękna i jej ukochane stroje. Panie Waldku, śmiem przypuszczać, że to nie tylko uwaga do płci pięknej. Nie ma posezonowych wyprzedaży, a jej garderoba pewnie taka sama. Krótka, cienka i lekka przez cały rok. Wszystko się mieści w szafie. Poza tym zmiana garderoby dostarcza tyle radości. Zakładasz obcisły płaszczek lub kurteczkę z zeszłego roku, a ona pasuje. Można się dopiąć, albo nawet za luźna. A jeszcze wkładasz ręce do kieszenia, a tu podwójna radość, bo w jednej te drugie kluczyki od auta, co szukasz od wiosny, a w drugiej stuwa, za którą miało się zatankować znajdowanie pieniędzy w różnych miejscach, to jest bardzo przyjemna rzecz. Ja tego rzecz. nie mam. Ja jestem poukładany też, niestety ta... tak bardzo, że, że niestety nie znajduję. Mnie się też rzadko zdarza. A jeżeli to takie jakieś drobniaki? Mm -hmm. Które nie cieszą wcale tak bardzo. No Ale to właśnie te rzeczy, to Pana Bartka cieszą, bo pisze, i już łatwiej pokonać tę pogodę. Żarty żartami, ale naprawdę jesień i zima to okres, który jest ciężki i nieprzyjemny. Tak dla nas, jak i naszych pojazdów. Zimno, wilgotno, ciemno, mglisto, ślisko. Autardze wieją od soli, wypadają w jezdni dziury, na których zniszczymy zawieszenie. Mróz wykańcza nasze akumulatory. W zimie auto więcej pali, płyn dopryskiwa, znika niczym paliwo z baku. My z braku słońca i krótkiego dnia jesteśmy bardziej rozdrażnieni, podatni na różne spiny. Denerwują nas niewyłączone w światło albo za, długie, za długo zaświecone. Ale tak szczerze i tak dla odświeżenia tematu z ostatniej audycji, to przyznam, że mnie bardzo denerwuje sprawa niewłaściwego lub nieumiejętnego korzystania z oświetlenia w samochodzie. Po pierwsze, taka zasada, że kiedy skręcamy, to najpierw ma się zaświecić kierunkowskaz, a później światło stop. A niestety, często wygląda to tak, że kiedy kierowca rozpocznie manewr skręcania, to dopiero wówczas włączy migacz, a po drugie, to ten hamulec nożny wciśnięty na światłach na skrzyżowaniu. To już po raz trzeci wraca ten temat. No naprawdę, Rzeszów to nie San Francisco i nie ma tu tak stromych ulic jak tam. i Na wielu skrzyżowaniach z pomocą przyciągania ziemskiego auto naprawdę zostanie w miejscu. Nie trzeba tak nagniatać tego pedału hamulca. To światło stop może drażnić, zwłaszcza w deszczową pogodę, kiedy krople wody działają jak soczewki i potęgują wrażenie oślepienia. Nie namawiam do stosowania hamulca postojowego, bo to może być kolejny czynnik opóźniający ruszanie spod świateł, z którym i tak jest dramat. Kolejna sprawa, pozostając przy barwie czerwonej, to światła przeciwmgielne, potocznie, a mgłowe ustawowo mm, poprawnie. Brawo. One też są nadużywane, bo na serio, czy jadąc w kolumnie samochodów, tak jakoś w środku, to naprawdę nie musimy używać ani przednich, ani tylnych tych świateł, i tak jesteśmy widoczni. A mając je włączone, oślepiamy tych z przodu i tych z tyłu. Temu z tyłu gorzej dostrzec światło 100, bo to przeciwmgłowe przytłacza je swoją mocą. Kolejna sprawa to wszelkiej maści pojazdy specjalne typu koparko, ładowarki pługi i inne cuda na rysorach, co jadąc mają powłączane wszystkie świecidełka we wszystkie strony i też robią nam dobrze. Ale w sumie idą święta, więc wszelakiego, yy, yy, wszelakiego rodzaju iluminacje świetlne są na topie i bardzo cieszą oczy nie tylko dzieci. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam. Waldek, dziękujemy serdecznie, panie Waldku. Ha, panie Waldku, nie San Francisco.